Cześć, z tej strony Magda i dzisiaj nie jestem sama, jak to zwykle bywa, tylko jestem z wyjątkowym gościem. A tym wyjątkowym gościem jest Roxana. Roxy, Roxana Węgiel. Cześć wszystkim! Roxy w ogóle wygrała, czekajcie, wygrała The Voice Kids pierwszą edycję. I jej teledysk ma już 2 miliony wyświetleń, więc to jest niesamowita liczba, bo to w tak krótkim czasie się stało, co nie? Tak, ja jeszcze w to nie wierzę. W ogóle nie wierzę w ten sukces, w ten voice'owy sukces. I bardzo dziękuję za aż tyle wyświetleń. Mam dla ciebie takie pytania, takie na rozgrzewkę, takie szybkie. To są pytania w stylu, co wolisz bardziej? I boję się, że coś nie trafię, że ty nie lubisz ani tego, ani tego, ale no musisz wybrać. Dobra. Śpiewanie na scenie czy wywiad? Oczywiście, że śpiewanie. Bieganie czy judo? Bo ostatnio widziałam, że biegasz na Instastory. Tak. Od kilku dni biegam. Judo niestety już nie trenuję, ponieważ po prostu wszystko mi się tak jakby zlewało ze sobą i musiałam wybrać jedną rzecz. Teraz tylko biegam o 6 rano, więc... Tylko aż, ja bym nie wstała o 6 rano. Nagrywanie teledysku czy nagrywanie głosu w studio? Chyba nagrywanie głosów w studio. Przesłuchania w ciemno czy finał? Powiem, że już na finale byłam najbardziej oswojona z voice'ową sceną i jakoś nie potrafię wybrać. Instagram czy Facebook? Ostatnio Instagram. A woda niegazowana czy woda gazowana? Niegazowana. Ja też. Słodycze czy fast foody? Słodycze. A teraz takie pytanie, na które ja bym nie potrafiła odpowiedzieć. Malina czy papryka? Malina. Ja nie nienawidzę ani papryki, ani maliny. No i teraz chyba najtrudniejsze pytanie świata. Szkoła czy Warszawa i zajmowanie się muzyką? Warszawa! Oczywiście, że wolę muzyczne rzeczy i wolę jeździć do Warszawy, bo Warszawa mi się bardzo podoba. Ale no, zdaję sobie sprawę, że szkoła jest ważna. Nie mogę jej zawalić. No nie możesz, bo wtedy sprawę z muzyką będziesz musiała przeciągać w jakimś czasie, a widzowie czekają. No właśnie. Dobra, mam taką pierwszą konkurencję, taki pierwszy jakby challenge. Boję się, że może być trudny, ale mam nadzieję, że sobie poradzisz. Jak mam piosenki, które będę ci puszczać i nagle one będą się zatrzymywać i musisz je albo dopowiedzieć, albo dośpiewać, jak chcesz. Okej, dobra. Gotowa na pierwszą? Everything I need more, it's written all over your face. Baby, I can feel your halo, pray you won't fade away. No, więc to chyba nie będzie. To znałam. Zaliczamy. Pod niebem gwiazd. Pod niebem gwiazd żyjemy, a każdy sam. No to też zaliczamy. Jak się śpiewało z Edytą? Super, naprawdę niesamowite przeżycie. W ogóle nigdy się nie spodziewałam, że będę miała okazję zaśpiewać z kimś takim jak pani Edyta Górniak. Naprawdę był to dla mnie ogromny zaszczyt. No, tak się domyślam, bo to było widać w odcinku, jak byłaś zszokowana, że po prostu wow. Dobra, zaliczamy, lecimy dalej. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Ostatnia, najtrudniejsza. Chwilą co tak, zawsze za krótko trwa. Na zakręcie dnia. To był ten mój... Mknij. A, przerwałam ci! Spoko. Ale chciałam powiedzieć, że to był ten moment, kiedy się rozpłakałaś, co nie? Tak, bo na tych słowach sobie zdałam sprawę, że ta chwila jest, że chwile są takie krótkie. Słuchajcie, Roxana znała wszystkie piosenki. Nie wiem, jak to się stało, że ona znała te piosenki. Ja też nie wiem. Ale udało się. W takim razie mam takie pytania dla ciebie od widzów, którzy też czekali bardzo na ten odcinek z tobą. To są takie pytania do ciebie, ale też takie wspólne do nas.
Jakie mogą być wspólne pytania? Skąd się znacie? Dobrze, okej, okay, ale patrz, co przeczytałam od Leny. Jak to jest śpiewać z aparatem na zęby? Mi się chyba dobrze śpiewa, tak, no. Tak nawet lepiej niż mi też. Tak normalnie. Bo ludzie myślą, że jak się ma aparat na zęby, to jest gorzej. Ale nie, to nieprawda. To nie jest prawda. Ja też tak myślę. Czy podoba ci się twoje imię? No, nawet. Nawet? Nawet mi się podoba. Mogło być gorzej. Mi się bardzo podoba, jak ludzie mówią na ciebie Roxy. Mi też się bardzo podoba. To jest super zdrowienie. I nawet masz tak na Instagramie. Roxy podłoga Wegiel. Wegiel. Tak. Do Roxy, czy twoje życie zmieniło się jakoś szczególnie po wygraniu The Voice Kids? Myślę, że się na pewno zmieniło, ale jak? Trochę się zmieniło w takim stopniu, że stałam się bardziej rozpoznawalna. I na przykład ludzie, jesteś sobie w parku, w galerii i ludzie podchodzą i mówią, jej, to ty! Nieraz tak, proszę o zdjęcie albo autograf, ale to jest naprawdę bardzo miłe. Uh-huh. Nie sama wiesz, jak to jest. Tak, nie? Ale na przykład ja mam takie wrażenie, że kiedy ktoś idzie za mną i ja wiem, że ta osoba gdzieś tam rozpoznała, to bardzo krępuje, co nie? Tak, no, tak masz? Troszkę tak. Troszkę tak. Więc ja wolę na przykład, jak podchodzą i wtedy mówią, o super, że jesteś i powiedzą coś miłego albo niemiłego, pająka miałam. I wtedy wolę ja właśnie jak powiedzą, niż jak boją się podejść. No. Lepiej jak właśnie podchodzą. Tak. No i jest pytanie, jak się poznałyśmy? Wiedziałam. To co to było w drzwiach tak naprawdę? Tak. Kiedy wchodziłyśmy do wytwórni. Mhm. Ty wchodziłaś, ja czekałam na resztę ekipy i jechaliśmy na koncert. Więc to było takie szybkie spotkanie. Tak. I pamiętam, jak Roxana powiedziała, hej Magda, mogę z tobą zdjęcie? A ja powiedziałam na to, hej Roxy, ja mogę z tobą? Tak było. No więc wymieniłyśmy się zdjęciami i po prostu powiedziałyśmy sobie do zobaczenia i jesteśmy dzisiaj tak dla was. Jest pytanie od Oliwii, jak wygląda plan teledysku? Nagrywaliśmy to na białym tle, bo koncepcja tego teledysku była taka, żeby wszystko było w kolorze czarno-białym i żeby ten teledysk tak przedstawiał słowa tej piosenki. Uh-huh. Nagrywaliśmy ten teledysk cały dzień i był to naprawdę... myślę, że jeden z najlepszych dni w moim życiu. Był to mój pierwszy profesjonalny teledysk i naprawdę bardzo się cieszyłam. Na początku byłam trochę skrępowana, uh-huh. Bo wiesz, jak to jest tak pierwszy raz jeszcze. Chciałaś, żeby wyszło po prostu najlepiej. Tak, i trochę się na początku stresowałam, ale później już się rozluźniłam. I myślisz, że na przykład widać to w teledysku, że się stresowałaś, bo ja myślę, że nie. To już sami. Sami ocenicie, tak, więc zajdźcie na teledyski i napiszcie i sami zobaczcie. Tak. Jak się czujesz po wygranej The Voice Kids? Tak pyta Oliwia. Tak szczerze, to ja do tej pory w to nie wierzę. Był helikopter. Tu jest żaba. No. Tak szczerze, to ja jeszcze w to do końca nie wierzę. Nie wiem, kiedy to do mnie dotrze, ale no... Bardzo dużo się dzieje po wygranej, tak wokół mnie, bo nowy singiel, teledysk, teraz pracuję nad materiałem, nad płytą. Wow, to super. Pytanie od Moniki, czy po zakończeniu programu nadal utrzymujesz kontakt z znajomymi i trenerką? Tak, z moją trenerką miałam naprawdę super kontakt w czasie programu i cieszę się, że mogłam ją poznać. A z uczestnikami mamy nawet grupkę na Messengerze. Czyli jak wstajesz, to masz 50 nowych wiadomości. Tak. To jest naprawdę duży spam i dużo się dzieje na tej grupce. I macie zamiar się spotkać jakoś? No, tak całą ekipą? Tak, i już było nieraz takie spotkanie w Złotych Tarasach. W Złotych Tarasach. Więc wiecie, gdzie ich szukać, jak następnym razem będzie spotkanie. Tak. Mamy kolejną konkurencję i właśnie balony mnie atakują, więc możecie się już spodziewać, co to będzie. Próbowałaś kiedyś śpiewać z Helem? Nie. No więc dzisiaj będzie ten pierwszy raz. To co, zaczynamy? Zaczynamy. I came in like a wrecking ball. I've never been so hard in love. Nie mam już Helu. O, dziękuję bardzo. Byle jak wczoraj świat w nas. Ucieknijmy za horyzont gdzieś ten pierwszy raz. Zapomnijmy o tym, czego tak nam było brak. Grawitacji mówimy pas, tyle sił jest w nas. Ucieknijmy za horyzont gdzieś. Chciałbym zostać twoim bohaterem, choć na chwilę móc zatrzymać czas. Mogę zostać dłużej, jeśli zechcesz.
Tylko ciebie w głowie mam. Mam nadzieję, że dałyśmy radę. Tak. Trochę helu dla was. O. Zapraszamy was na tak naprawdę pierwszy raz w duecie zaśpiewaną piosenkę Roxany Żyj, więc 3, 4, zapraszamy! Goń, odnajdź i chroń, co w życiu najpiękniejsze, najcenniejsze, to, co chwytasz dłoń, co w sercu jak najskrytsze, jeszcze silniej. Sprawiłaś, że kiedy zaśpiewałaś po raz pierwszy piosenkę na przesłuchanie w ciemno, to takie wow, po prostu wow, nie dało się nic innego powiedzieć. Dziękuję, ty też prześlicznie śpiewasz, naprawdę, taki delikatny głosik, taki subtelny. Dziękuję. Naprawdę mega śliczny. Zawstydzam się. Ja mam taki prezent dla ciebie. Tak naprawdę został zrobiony ręcznie, za pomocą oczywiście maszyn i tak dalej, ale został zrobiony ręcznie z moim tatą, więc mam nadzieję, że ci się spodoba. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Już zobaczymy, co to jest. Wow. To jest taka mini platynowa płyta dla Roxany. Chciałabym, żeby ona trzymała miejsce na tą prawdziwą, więc mam nadzieję, że gdzieś tam będzie stała sobie oczywiście w pokoju i po prostu będziesz wiedziała, że zawsze mocno trzymam dla ciebie kciuki. Dziękuję ci bardzo. I właśnie na taką platynową płytę Roxany czekamy, tylko prawdziwą. A tymczasem bardzo, bardzo dziękujemy wam za oglądanie. I chcemy was zaprosić przede wszystkim, żebyście obejrzeli teledysk Roxany, prawda? Zapraszasz? Zapraszam. Widzicie, Roxana was zaprasza, ja też zapraszam. Zostawiłam tam komentarz i łapkę w górę, więc wy też koniecznie to zróbcie. Dziękujemy, pa! Nie dam rady dotknąć tak daleko jak zawsze, ale żegnam się, pa, pa. So much better.